w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku niezmiennie od 10 lat trwa akcja animacja. Poczucie sztuki, kreatywność, pasja, cierpliwość, energia, wrażliwość, wyobraźnia i wiele innych zalet cechuje uczniów, którzy tworzą zespół pod opieką artystyczną Jolanty Sierpińskiej i Marzeny Marcinkowskiej. 100 uczestników zespołu na przełomie 10 lat osiągnęło wiele sukcesów również na arenie międzynarodowej. Dziedzina zaś animacji poklatkowej, w której się specjalizują, stała się niemalże sposobem na życie dla wielu z nich, nadal realizujących różnorodne projekty artystyczne. Kuźnia talentów? Na to pytanie z dumą odpowiadają władze szkoły. Niedawny jubileusz, gala w kinie, to rzeczywiście fakt, który trudno pominąć w ostatnim dziesięcioleciu Zespołu Szkół Społecznych. I to jest oczywiście wszystko związane z osobą konkretną, panią Jolantą Sierpińską, która no pewnie więcej by o tym wszystkim opowiedziała i pewnie gdzieś to zaistnieje, ale zostawię jej te szczegóły, bo to od pewnych warsztatów artystycznych się zaczęło, na którym Jola, jak sama mówi, się zaraziła. Rozpoczęło się w kwietniu w 2012 roku. Rozpoczęło się od takiego spotkania warsztatowego, na którym poznałam panią Anielkę Lubieniecką z Wrocławia i ona nam po prostu odkryła jak gdyby nowy świat i mi jako nauczycielowi plastyki i historii sztuki ten nowy świat bardzo się spodobał i można powiedzieć, że zakochałam się w animacji i doszłam do wniosku, że można z tej animacji uczynić bardzo dobre narzędzie pracy i twórczy sposób pracy z młodzieżą. No mamy bardzo dużo w swoim dorobku różnych nagród, choć nie jest to celem naszej działalności. Niemniej ze względu na to zainteresowanie animacją, które tutaj udało się rozbudzić wśród młodzieży, nie było to trudne zadanie, bo tak jak mówię, oni mają w sobie taki potencjał i wystarczyło. Padło po prostu na podatny grunt to ziarno. I wpisaliśmy się tą metodą animacji poklatkowej, tworzenia filmów, w taki ogólnoświatowy nurt. Bo animacja w tej chwili bardzo jest modnym takim medium wśród, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą i z dziećmi. I w sumie udało nam się dzięki tym filmom uczestniczyć w wielu takich przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym i porównać przy okazji można to z tym, co się dzieje u nas w kraju. U nas w kraju są również przeglądy filmów animowanych dla dzieci i młodzieży. Są dwa takie, w których jesteśmy partnerami tych instytucji, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Halo Echo we Wrocławiu. Natomiast to są przeglądy, które istnieją jako samodzielne byty, a na świecie to te przeglądy twórczości dziecięcej i młodzieżowej są połączone z takimi wielkimi festiwalami, w których pokazywane są produkcje profesjonalne przeznaczone dla dzieci i młodzieży. I w ten sposób to na świecie ma dużo większy rozmach. Chyba największy sukces, jaki osiągnęliśmy, który mi zapadł w pamięć, to festiwal w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce za najlepszy film wyprodukowany przez dzieci. I wtedy także byłem na wycieczce na gali i pamiętam odebranie tej nagrody. I to mi najbardziej zapadło w pamięć. To był film Między dniem a nocą, który prezentował, który powstał na szopce jakby bożonarodzeniowej i przedstawiał jakby codzienne życie w mieście, w wiosce, gdzie gdzieś na boku się dzieją narodziny Chrystusa. Nie zawsze wygrywamy, czasem uzyskujemy wyróżnienia, ale nasze filmy są zauważane. Przez te 10 lat jesteśmy w naszym polskim środowisku już taką rozpoznawalną grupą i szczerze mówiąc to jest nasza duma. Ja jestem bardzo dumna z tego, że pracuję z tymi dzieciakami, bo w Polsce to raczej takie grupy warsztatowe zajmujące się animacją istnieją przy
domach kultury. A my istniejemy przy szkole i to jest właśnie taki ewenement. I to jest w sumie super, że udało się uruchomić taki zespół, ponieważ sprzyjający klimat jest, jeśli chodzi o szkołę, że po prostu szkoła nas wspiera. Dyrekcja poprzednia, pani Marzena Marcinkowska, która tworzyła ze mną tą grupę, i pan dyrektor Wiesław Suchowiejko obecnie nawet wspiera nas w ten sposób, że współtworzy z nami filmy. Także wkręciliśmy się totalnie w kręcenie filmów. Ja trochę też jestem jakby częścią tego zespołu. Wszyscy się lubią. To jest ważne. Bardzo ważne, mamy do siebie zaufanie i nawet jeżeli mówimy, że coś nie wychodzi, to no to jest przyjmowane jako zupełnie coś naturalnego, bo chodzi o to, żeby produkt był udany. Choć Jola pewnie powie, że najważniejszy jest proces twórczy. Tak, jeżeli chodzi o uczniów, to przecież nie zapominajmy, są uczniami. To jest proces również wychowawczy, to jest proces budowania ich osobowości, ale ja dopowiadam zawsze, no ale ten efekt końcowy w postaci filmu, to trafia do tej publiczności na świecie, która nie do końca musi być zainteresowana, czy artysta się w międzyczasie rozwinął. Fajnie, jakby się rozwinął, ale ten produkt musi być też na wysokim poziomie. No i tu bardzo mi miło, już wracając do pańskiego konkretnego pytania, co ja tam robię, no to ja jestem, tak sobie to definiuję, w bardzo ważnym miejscu pracy tego zespołu, bo ze mną konsultowane są przede wszystkim tytuły filmów. No, nie zawsze, tutaj parę słów do ogródka Joli, jak się uprze, to da swój, ale no, w końcu ona jest szefową zespołu. Ja jestem tylko konsultantem, mogę coś sugerować, nawet grozić odejściem z pracy. To wszystko żarty, ale to jest jakoś tak, że jest ten spór i w tym momencie coś może ciekawego powstać. Oprócz tego służę głosem. Ostatnio, no parę już miesięcy temu ładnych, nagrałem narrację do Zgubionej duszy na podstawie prozy Olgi Tokarczuk. No myślę, że całkiem dobrze to wyszło. No mamy w sumie na YouTubie umieszczonych chyba 198 filmów. Z tego większość to animacje, bo kilka jest filmów o charakterze reportażowym. No jedna animacja, taka przeciętnie trwająca 2-3 minuty, to jest praca. Bo to nie jest praca ciągła, czyli to jest ta praca dorywcza. No to z reguły ze 2-3 miesiące pracuje się nad jednym takim filmikiem. Nie jest pracochłonne. Nie zniechęca to młodzieży? No, wśród tej setki nie mamy tylko samych fanów. Niektórzy byli u nas po prostu i odeszli. Ale byli przez jakiś czas. Ale są tacy, którym się to tak spodobało, że kończą naszą szkołę i w dalszym ciągu są członkami naszego zespołu i współtworzą dalej z nami. No, jest kilka osób takich, które poszły właśnie w kierunku takim artystycznym w swoich wyborach, ale wydaje mi się, bo mamy też no, takie perły, mamy studenta Akademii Filmowej w Hollywood, to już o czymś świadczy. Ale ja jestem bardzo dumna z każdej tej młodej osoby, która skończyła, znaczy ukończyła naszą szkołę, w dalszym ciągu z nami pracuje i na przykład studiują na kierunkach politechnicznych gdzieś na świecie, a w dalszym ciągu się z nami kontaktują, że to jest ich pasja. No, z niektórymi z nich dalej trzymam kontakt, to są dalej moi znajomi, prawda? I więc czasami online się rozmawiamy i tak dalej, spotykamy się, kiedy jesteśmy w domu. Ale poza tym, no wiadomo, na pewno trochę się tęskni, ale znalazłem też nowe projekty na studiach. Myślę, że na pewno to, czego to mnie nauczyło, to praca w grupie z ludźmi, która jest ważna w każdej dziedzinie. A dodatkowo myślę, że mnie trochę nauczyło organizacji. Pomagałem tutaj chociażby organizować wyjazdy za granicę na festiwale, czy chociażby samą produkcję filmów, więc te rzeczy można na pewno wykorzystać tak samo w innych dziedzinach. Dołączyłam do szkoły w klasie siódmej. Jako, że byłam w klasie z moją przyjaciółką Wiktorią, ona pokazała mi tak naprawdę, że istnieje w naszej szkole taka instytucja i
jakoś mnie tak wkręciła w to, że po prostu dołączyłam do zespołu i pamiętam, że miałam jakiś tam pierwszy film, który faktycznie nie był jakoś super spektakularny, ale później faktycznie to się rozwinęło do takiego poziomu, że robiliśmy naprawdę super filmy i one potrafiły już coś tam wygrywać. Najpierw wykonujemy coś takiego jak scenopis, czyli rozrysowujemy mniej więcej, jak będzie wyglądał film i na czym będzie polegał, jaką techniką będziemy go robić, czy na przykład w 3D, czy w 2D. I następnie przygotowujemy materiały, takie jak na przykład rysunki, czy lalki animowane. I później po kolei robimy wszystkie sceny. Często się dzielimy, na przykład po dwie osoby na jedną scenę. I po prostu jakoś ten czas mija. Często to nawet jest po kilka dobrych godzin, żeby zrobić taką jedną scenę dokładnie. Czasami musimy też ją powtórzyć, bo na przykład jakiś tam, powiedzmy, coś nam nie wygląda dobrze pod kamerą. Więc to jest bardzo czasochłonna praca, aczkolwiek bardzo fajne efekty wychodzą z tego. W naszej kategorii wiekowo to jest około 5 osób i my zwykle właśnie robimy filmy razem. I często też właśnie dołączają do nas nowe osoby do zespołu. Właśnie wczoraj jedna przyjaciółka do nas dołączyła i będzie uczestniczyła, możliwe, że nawet w tej produkcji, którą teraz wykonujemy. Do tej szkoły chodzę od samego mojego początku edukacji, czyli od pierwszej klasy podstawówki. Na początku chodziłam na zajęcia plastyki prowadzone przez panią Jolę Sierpińską. I później, po roku właśnie założenia akcji animacji, pani Jola wpadła na pomysł, że zaangażuje także młodszych uczniów, nie tylko takich na przykład z gimnazjum czy z starszych klas podstawówki. I po prostu zaprosiła mnie na takie zajęcia, czy też to były warsztaty. I można powiedzieć, że się zakochałam w tej akcji animacji, ogólnie w animacji, bo było to dla mnie coś takiego niesamowitego. Od dziecka uwielbiałam bajki Disneya, szczególnie te rysowane typu Pocahontas i tym podobne. I widać to na ekranie, że to są rysunki. Mnie zawsze zastanawiało, jak to jest, że rysunki potrafią się ruszać, że ja je widzę w telewizji. I właśnie przyszłam na pierwsze zajęcia i pani Jola pokazała, można powiedzieć, że tą magiczną sztuczkę, jak wyprodukować taki film. I od tego czasu jestem w akcji animacji. I bardzo dobrą metodą nauczania jest metoda zabawy. I te nasze struktury to są oczywiście struktury nieformalne. I po prostu doszliśmy do wniosku, że jeżeli jesteśmy zespołem, to powinniśmy mieć jakąś osobę taką prezesa. Mamy też wiceprezesa. Mieliśmy przez jakiś czas koordynatora, ponieważ ja jestem teraz od kilku lat już we Wrocławiu, także muszę też mieć taką osobę, która tutaj mi pomaga organizacyjnie to wszystko opanować. Ale oni tą funkcję prezesa traktują bardzo poważnie i jestem zadowolona, bo się po prostu uczą wielu rzeczy też, odpowiedzialności, punktualności i czegoś takich cech, które potem są w życiu dorosłym bardzo cenione. Pracy w zespole, organizacji tej pracy. Także to jest według mnie taka wartość dodana do tych filmów. I bardzo nie wiem, czy czasem nawet ważniejsza niż same filmy. To co się udało zrobić w procesie wychowania z tymi młodymi ludźmi. Jestem już równo rok prezeską akcji animacji. Jako prezes mam więcej obowiązków niż uczestnicy zespołu, bo muszę korygować jakby organizację grupy. Też wysyłam różne filmy na festiwale, jestem w kontakcie z innymi osobami, na przykład z panem dyrektorem, który jest naszym konsultantem, ale no właśnie z festiwalami wysyłam te filmy, zgłoszenia, czasami piszę właśnie takie opisy filmów, ale jako uczestnik zespołu myślę, że ogółem akcja animacja zawsze będzie bliska mojemu sercu dzięki doświadczeniu, jakie zdobyłam przez te 9 lat będąc w zespole, bo pracowałam z przeróżnymi ludźmi, także ludźmi na przykład starszymi ode mnie, czy też młodszymi i zdobyłam bardzo duże doświadczenie i mam po prostu bardzo dużo dobrych wspomnień z tego miejsca i po prostu lubię tu przebywać. Jest to takie bardzo przyjazne, różnorodne, można powiedzieć, środowisko,
Jak podliczyliśmy właśnie do dziesięciolecia, w naszym zespole było około 100 uczestników, więc naprawdę to jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo dzieciaków kiedyś w moim wieku, czy też właśnie starsze jakieś osoby. Pani Jola jest taką matką, ale no też jest założycielką akcji animacji, tego całego jakby stworzenia tego. Plus można powiedzieć, że ona częściowo nas wychowywała przez te wszystkie lata, na wyjazdach się nami opiekowała. Tutaj spędzamy bardzo wiele czasu i godzin w tej sali animacyjnej i to się stało tak, że została naszą matką. No mam setkę dzieci. Tak się składa. No dokładnie teraz, jak przygotowywaliśmy publikację, to trzeba było przejrzeć wszystkie filmy, żeby nikogo nie pominąć, żeby uwzględnić wszystkich uczestników w tym wydawnictwie. I okazało się, że zamknęło się to taką okrągłą liczbą setką. Także oczywiście tak mnie nazywają, mamą. A to chyba wynika z tego, że udało nam się stworzyć taką niesamowicie fajną relację, takiej aprobaty, atmosferę takiego zaufania, otwartości na ich pomysły, wsparcia, którego im udzielam, podnoszę ich na duchu. Poza tym sztuka animacji, jak każda inna sztuka, ma też znaczenie terapeutyczne i bardzo dużo nasze dzieci, nasza młodzież ma przeróżnych problemów. I ta kreacja w animacji stała się też możliwością takiego katarsis, takiego oczyszczenia dla nich. Jeszcze zanim osoby, które są teraz absolwentami, byli absolwentami, to dla mnie było bardzo fajne to wobec nich, ich zachowanie właśnie do tych młodszych uczestników. Oni współpracowali z młodszymi osobami, nie wyróżniali się w jakiś sposób tym, że są starsi, że zrobili lepsze może filmy w jakiś sposób, chociaż ich też tak nie wyróżniamy nigdy. Tylko zawsze trzymaliśmy się blisko, nawet na takich wyjazdach na festiwale. Zawsze byliśmy tą wspólną grupą, można powiedzieć, że taką wspólną rodziną małą. Kolega mnie zachęcił. Opowiedział mi o całym zespole, co robią tak naprawdę. Potem gdzie te filmy wędrują. No i powiem panu szczerze, bardzo mnie to zachęciło. Przede wszystkim wyglądało to dla mnie na bardzo skomplikowane w tych pierwszych momentach. No i nie mówię, że nie jest skomplikowane, ale z czasem do tego przywykłem i poczułem tutaj tak naprawdę luz. Film, przy którym pracowałem, zajął pierwsze miejsce w Gruzji na ogólnoświatowym konkursie filmów dla młodzieży. Dostaliśmy to miejsce za ideę bodajże, samego filmu. Ale poza tym no, mamy bardzo dużo sukcesów. Trudno mi wszystko spamiętać. Moja praca z grupą rozpoczęła się podobnie jak u mojego przyjaciela Olka, gdyż to właśnie on mnie zachęcił do pracy właśnie w tej grupie. Wyszło to tak po prostu z rozmowy o studiach, o przyszłości, co chciałbym w przyszłości w życiu robić. Ja się interesuję bardzo filmem i ogólnie pracą z kamerą, pracą w programach montażowych. No i po prostu Olek zaproponował mi, że tutaj na górze właśnie w tej sali akcji animacji robimy właśnie takie rzeczy. Pomyślałem, że to jest super pomysł, żeby rozwijać moje zainteresowania, moje możliwości w tym zakresie i po prostu dołączyłem. Na czym ta praca polega? A więc dostajemy surowy materiał od tutaj naszych grup, które animują. I potem przerabiamy w różnych programach, poprawiamy kolory, ucinamy niektóre takie sceny, czy tam klatki po prostu, w których widać ręce, dłonie. I ogólnie staramy się, żeby ten film wyszedł jak najlepiej. Jakby od nas zależy, od montażystów, jakby finał, jakby sam koniec, efekt końcowy. Jesteśmy ze stałym kontaktem z panią Jolą, z naszą panią jakby tak naprawdę matką zespołu. I ona z nami to wszystko konsultuje, wysyłamy najpierw do niej film, zanim ukaże się światu i zgłasza nam jakieś poprawki, my to poprawiamy, znowu do niej wysyłamy, no i na tym polega cały proces. Czasami, kiedy widzę ten mój film publicznie, to nachodzi mnie taka refleksja, że tutaj jednak mogłem inaczej to zmontować, tutaj mogło na przykład
trochę inaczej być zrobione, ale duma też czasem jest. Kończymy film, do którego jeszcze nie mamy tytułu, ale narracja jest oparta na wierszu Nauka, który powstał 99 lat temu. Autorem tego wiersza jest Julian Tuwim. I ten film ma być taką baśniową przypowieścią o sensie życia człowieka, wątpliwościach, które go ogarniają, jeśli chodzi o proces nauczania i takiej prośby i szansy na to, żeby może jeszcze raz spróbować żyć, uczyć się, może w nowym świecie, i taką opowiastkę sobie tutaj snujemy. No jest pewien pomysł, żeby dość w inny sposób niż to się zazwyczaj robi, przedstawić tę narrację. Może nie będę jej nagrywał sam, a właśnie będzie to taki dwugłos, w którym zaistnieje ja młody i ja ten, który patrzy już z pewnej perspektywy na to, jak jest w reklamie takiej polskiej, takie sformułowanie: babciu, i na co to wszystko? Ale to tytuł chyba będzie inny. No, ten byłby za długi.